Z końcem tego roku w Opatowie zostanie oddany do użytku powiatowy środowiskowy dom samopomocy. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za kwotę ponad 5 milionów złotych. W budynku po dawnej pralni w kompleksie szpitala zostanie przygotowanych 60 miejsc dla osób przewlekle, psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Otrzymają tam częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także posiłki. W tej chwili jesteśmy w fazie wykończenia budynku, który jest zagospodarowaniem budynku po byłej pralni. Całość inwestycji opiewa na koszt powyżej 5 milionów złotych i myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca powinny prace remontowe dobiegnąć końca i już w połowie grudnia pierwsi mieszkańcy, pierwsi uczestnicy środowiskowego domu znajdą tam swoje miejsce. W ubiegłym roku wykonano prace wyburzeniowe, ścianki wewnętrzne, wzmacnianie stropów. W tym roku trwa wykańczanie budynku wewnątrz. Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle, psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Podjęliśmy decyzję, że będziemy klasyfikować osoby pod względem właśnie schorzeń. Niektóre osoby przejdą z warsztatów terapii zajęciowej. Będzie również powiększony warsztat terapii zajęciowej numer 2. Warsztat terapii zajęciowej ma za zadanie przygotować uczestnika do dalszej pracy w zakładzie aktywności zawodowej, gdzie osoba poprzez rehabilitację zajęciową w WTZ-cie będzie mogła dalej podjąć już pracę i pracować, czuć się potrzebną i pracować w zakładzie aktywności zawodowej. Natomiast środowiskowy dom samopomocy to jest dla osób, które nie rokują powrotu na rynek pracy i tymi osobami należy się zająć, aby w tym czasie, w czasie pobytu dziennego, rodzina w domu miała opiekę wytchnieniową i taki program będziemy realizować. W powiecie opatowskim funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta pomoc społeczna. Powiat posiada największy w województwie świętokrzyskim dom pomocy społecznej w Zochcinku z formami terapii, których nie ma nigdzie w Polsce. Starosta podkreśla, że samorząd powiatowy chce świadczyć kompleksowe usługi dedykowane najbardziej potrzebującym, od domów pomocy społecznej po warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Nie jest wykluczone, że w przyszłości powiat uruchomi zakład aktywności zawodowej na wzór dawnych spółdzielni inwalidów. Dla telewizji STV Michał Leszczyński.